Witam wszystkich, kolejny dzień, niedziela. Jedziemy do supermarketu, do Plimów, dzielnica Plimstock. Naczepą typu Double Decker. Plan załadunku to jest 77% stosunek wagi górnego pokładu do dolnego. Tolerancja 20% minimum. Tutaj jest wszystko porozpisywane. Dopuszczalna waga ładunku 19,5 tony dla całej naczepy. I tutaj jest rozpisane. Dek A, dek C, dek A plus C. To są te na dole i dek B. To jest ten górny, czyli dolne mają 13 ton 396, górny ma 2990 kg, czyli stosunek tego do tego daje 77%. Dobra, przed podczepieniem zrobimy sprawdzenie ciągnika. W kluczyku przycisk, który uruchamia nam sprawdzenie wszystkich świateł. O, już ruszyło. Opony. Bieżnik. Inne wskaźniki, czy są razem połączone ze sobą. Czy śruby się nie luzują. Paliwo. Nie widać. Trzeba uwierzyć we wskazania wskaźnika na pulpicie. Kable. Tu jest zawór, który można sprawdzić. Kola na podłotniki, wskaźniki, bieżnik, wskaźniki, bieżnik. Sprawdzamy, czy nie jest uszkodzony nigdzie. Będzie dobrze. Jest, znaleźliśmy. 21 to jest service week, czyli tydzień serwisowy mamy 19, czyli dobrze. I wrzesień 21, przegląd. Sprawdzamy temperaturę na chłodni. Teraz jest 7 stopni. Włączam manualne odszlanianie. DF, czyli defrost. Kable ABS. Dwa kable powietrzne i dwa elektryczne, razem 5. Nogi w górę. Sprawdzenie ładunku oraz sprawdzenie, czy się przesuwa do góry na dół. Wyłączamy hamulec postojowy naczepy. Podłączamy kabel elektryczny. Nie można o tym zapomnieć, ponieważ jest bardzo krótki, można go łatwo zerwać. Tydzień serwisowy, przegląd, flip, bardzo ważna sprawa. Odszranianie skończone, temperatura jest wysoka, ale zaraz bardzo szybko zacznie spadać. Sprawdzanie wszystkich świateł, to jest sekwencja, która uruchamia na kluczyku. Wysokość siodła i wysokość naczepy. Bardzo fajnie, bo siodło podane w milimetrach, a wysokość naczepy w stopach. Witamy w krainie absurdu.
papierologia, numer sklepu, numer naczepy, numer plomby, temperatura, sprawdzenie stanu technicznego, przegląd, wysokość, data licencji, data, rozpoczęcie, zakończenie, ogólny czas w pracy, licznik, numer rejestracyjny, numer naczepy, ile paliwa. Czy zostałem przez kogoś zatrzymany w ciągu dnia, defekty, pytanie o zatrzymanie przez policję. Też numer sklepu, przyjazd, odjazd. Nigdy w życiu nie korzystajcie z telefonu. Odjazd. Droga z Bridgewater do Plymouth to około 230 km, czyli jakieś 2,5 godziny ciężarówką. No i jesteśmy. Plymouth jest jednym z największych portów Wielkiej Brytanii. Położony jest nad rzeką Plymouth i Tamar, na granicy między Cornwallią a Devonem. Ciekawostek. Gdynia jest miastem partnerskim w Plymouth. Jest tam ulica, która nazywa się Gdynia Way. Drugim miastem partnerskim jest miasto Plymouth, tylko że ze Stanów Zjednoczonych. Miasto było silnie bombardowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pozostałością po tym wydarzeniu jest Charles Church. Był bombardowany podczas wydarzeń znanych jako Plymouth Blitz w marcu 1941 roku. Naczepa rozładowana i wracamy do domu.